Cześć, Tomek Rymanowski z tej strony. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci 5 najskuteczniejszych ćwiczeń w walce z przewlekłym bólem kręgosłupa. Jeśli budzisz się rano i Twoje plecy są tkliwe, sztywne, napięte, a pierwsze 5-10 minut Twojego poranku to prawdziwa męka, warto, abyś wprowadziła te ćwiczenia w swój harmonogram dnia. Gdzie jest haczyk? Dlaczego one są tak skuteczne? Haczyk jest w systematyczności. Jeżeli będziesz wykonywać te ćwiczenia regularnie, zaufaj mi, już po kilku dniach poczujesz olbrzymią ulgę. Zabieram Cię na siłownię. Do zobaczenia. Hej! Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Niedocenianych, prostych, ale bardzo skutecznych kocich grzbietów. To ćwiczenie świetnie uruchamia cyrkulację płynową w obszarze kręgosłupa, świetnie uelastycznia powięź piersiowo-lędźwiową. Zacznij wciągać maksymalnie brzuch do kręgosłupa, wypuszczaj go następnie w stronę podłogi, reguluj oddech, staraj się z każdym kolejnym powtórzeniem mocniej zaokrąglać plecy w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Ćwiczenie numer 2. Zaczynamy od krótkiej dźwigni. Nogi zgięte jak do skłonów na brzuch. Ręce odwiedzione do kąta 100 stopni. Rotujesz miednicę raz do prawej, raz do lewej strony. Nogi są złączone. Przechodzimy do kolejnego, trzeciego ćwiczenia. Wykonujesz je na dłuższej dźwigni. W pierwszej kolejności wykonujesz zgięcie w stawie biodrowym. W miarę możliwości na wyprostowanej nodze w stawie kolanowym. Przerzucasz nogę na stronę przeciwną. Ręce odwiedzione do kąta 100-110 stopni. Starasz się całą powierzchnią kończyn górnych w trakcie trwania ćwiczenia mieć kontakt z matą. Pamiętaj o regulacji oddechu. W momencie, gdy stopa dotyka do ziemi, maty, podłogi, staraj się wykonać wydech. Kolejne ćwiczenie. W tym ćwiczeniu chcemy rozciągnąć mięśnie, które przyczepiają się do przedniej oraz tylnej strony uda, natomiast oddają swoje przyczepy również do miednicy, przez co będą wpływać na jej ustawienie w przestrzeni. Warto więc rozciągnąć tył uda oraz przód uda. Ćwiczenie wykonujesz po kilka powtórzeń na obie strony. Pamiętaj, aby regulować oddech. W pierwszej kolejności wpuszczasz biodro, następnie przechodzisz do siadu napięte, prostując nogę, która znajduje się z przodu w stawie kolanowym. Ostatnie ćwiczenie, uruchomienie przejścia piersiowo-lędźwiowego, otwarcie klatki piersiowej. Trzymasz napięty brzuch, napięty pośladek, wykonujesz rotację w odcinku piersiowym. To będzie fajnie uaktywniać powięź piersiowo-lędźwiową. Wykonujesz to ćwiczenie na obie strony. Pamiętaj o regulacji oddechu. Wzrok oraz głowa podąża za ręką, która wykonuje ruch.